od grudnia mamy nowy rząd, demokratyczna większość z premierem Donaldem Tuskiem wzięła sprawy Polski w swoje ręce i przed nami następny krok, mówił o tym pan marszałek Andrzej Buła, wybory samorządowe, wybory równie ważne jak wybory parlamentarne. One dadzą władzę w gminach, w powiatach, w województwach na następne lata, więc waga tej rzeczy, waga współpracy rządu z samorządem jest w ręku wyborców 7 i 21 kwietnia. To oznacza, tak jak i w przypadku kampanii parlamentarnej, tygodnie ciężkiej pracy. Ja wiem po doświadczeniach jesiennych, że tu są fantastyczni ludzie, fantastyczni kandydaci, którzy no, od rana do wieczora pracują. Wczoraj wieczorem poszła informacja, że nasz komitet wyborczy jako pierwszy został już zarejestrowany przez Państwową Komisję Wyborczą, więc tu wszystko przed nami. Ja w miarę możliwości czasowych, zawodowych będę chciał też bardzo mocno wspierać pana marszałka Andrzeja Bugłę, inne wspaniałe osoby, które będą tutaj kandydowały i mamy świadomość, jak wielka jest stawka tych wyborów, jak ważne jest to, żeby frekwencja była bardzo wysoka, żeby powtórzył się ten fenomen 15 października, gdzie ludzie czekali po zamknięciu, nawet po godzinie zamknięcia teoretycznej jeszcze przed lokalami wyborczymi. Również Opolskie, które z różnych powodów nie słynęło z wysokiej frekwencji, pokazało wtedy swoją siłę. Gorąco apelujemy o zaangażowanie w kampanii. Gorąco angażujemy o to, żeby no, wejść w taki dialog z nami, mówić o problemach. My będziemy chcieli mówić o pomysłach na przyszłość, ale też z dumą się chwalić dorobkiem ludzi samorządu w Opolskim przez ostatnie lata. O tym, jak świetnie są zagospodarowywane środki unijne, ile nowych przedsięwzięć podjęto, jak duży wpływ wywiera dobrze działający samorząd województwa. Bardzo jestem zadowolony z tego, że w końcu mamy sytuację taką, że będzie pełna współpraca marszałka z wojewodą. Tak powinno po prostu działać państwo, że wszyscy współdziałają dla dobra publicznego. Będziemy przywracać tutaj delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Projekt statutu jest gotowy, gdy premier podpisze, procedura, więc bardzo chcemy, żeby w ciągu najbliższych miesięcy w każdym województwie to, co fatalnie zrobił rząd premier Szydło, likwidując te delegatury, przywrócić to i też myślę, będzie to taki ważny sygnał, ważny znak co do tego, że i sprawy bezpieczeństwa są bardzo ważne, ale też i miasta, stolice województw, takie jak Opole, na tej mapie bezpieczeństwa powinny mocno funkcjonować. Przede wszystkim my jesteśmy teraz w procesie układania list zarówno kandydatek, jak i kandydatów, również na stanowiska wójtów, burmistrzów i prezydentów. I tak naprawdę, szanowni państwo, zarządzamy emocjami, kompromisami i współpracą. Więc dajemy sobie jeszcze kilka dni na to zarządzanie, bo tak naprawdę już później 12 lutego rejestracja komitetów, później chcielibyśmy 15 lutego też na Radzie Regionu zatwierdzić te listy, później oczywiście Rada Krajowa, więc tak naprawdę jeszcze kilka dni mamy na to, żeby przede wszystkim wewnętrznie w Koalicji Obywatelskiej zaakceptować pewne decyzje, dlatego mówię o zarządzaniu kompromisami, no bo to jest bardzo ważne, że jeżeli już wtedy po tych decyzjach uchwałodawczych skończą się kompromisy, no to tak jak państwo wiecie, rozpocznie się wielka determinacja i to jest jak gdyby taki podział tych emocji na najbliższe dni. Będzie państwa kandydat na prezydenta? Zarządzamy emocjami i kompromisami.